Ile to będzie tam puszczane? To takie wstawki będą, nie? Lepiej z lewego, czy lepiej z prawego profilu? Okay. Kto już raz zaczął pracę w hucie, to przeważnie nie odchodzi. Proszę pana, to nie jest praca, to jest służba. Na pewno tutaj pracują raczej fanatycy szkła. My generalnie formujemy szkło, można tak powiedzieć. Ale tak na dobrą sprawę to szkło to formuje też nas. O hucie się myśli cały czas i to jest część naszego życia. To nie można oddzielić, że kończymy pracę i idziemy do domu, tylko kończymy pracę tutaj i zaczynamy życie prywatne, które też jest ważne, ale nie zapominamy o hucie. Przemysł szklarski trzeba polubić. Tą substancję trzeba lubić i z tym żyć. Tym żyć. W marcu 75 roku przyszedłem do huty i to tak miał być taki krótki epizod i się okazało, że zostałem do dnia dzisiejszego. Osoby, które pracują w hucie, wiedzą, że to jest praca 24 godziny, cały rok, nie ma przerwy. Przychodzimy, spotykamy się z różnymi tematami, inaczej się formuje szkło zimą, latem, w pogodzie pięknej, deszczowej. Także to jest nauka, to jest jakby praca dla ludzi z pasją, nie? Problem wolnego czasu dla nas nie istniał. Tutaj przechodziliśmy płynnie z jednego projektu na drugi i kiedy musieliśmy wziąć urlop, to byliśmy nerwowi w domu, co mi ja, że tam po prostu coś się dzieje. 90 lat funkcjonowania uważam za ogromny sukces. Powiedzieć, że huta to jest zakładem, gdzie piec gwarantuje pracę dla wszystkich. Tutaj w ostatnich latach poczyniono wielkie inwestycje, to są miliony dolarów włożone, także to jest perspektywa pracy na 20-30 lat. Historia powstania Huty Antoninek rozpoczyna się w roku 1932. Inicjatorami budowy huty byli bracia Baltazar i Józef Jakuszewscy. Lokalizacja na polach ówczesnej podpoznańskiej wsi Antoninek była bardzo dobrze przemyślana. Bliskość zakładów przyszłego, największego odbiorcy, którym był monopol spirytusowy, stał się poważnym atutem dla nowo tworzonego przedsiębiorstwa. Produkcja, którą uruchomiono już po roku od rozpoczęcia budowy, odbywała się w warunkach bardzo prymitywnych. Butelki formowano ręcznie. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem do wysyłki produktu finalnego hutnicy musieli wykonywać samodzielnie. Pod koniec 1934 roku pracę rozpoczęła druga wanna szklarska. To właśnie z tą wanną wiążą się początki postępu technicznego w formowaniu butelek w hucie. Druga wojna światowa nie oszczędziła również huty szkła w Antoninku. Z chwilą wybuchu wojny hutnicy znaleźli się w bardzo ciężkim położeniu. Wszystkie wanny wygaszono, a praca w hucie całkowicie ustała. Butelki, pojemniki apteczne, kosmetyczne oraz szkło gospodarcze i tak zwaną galanterię z początku wytwarzano sposobami ręcznymi. Dopiero po kilku miesiącach uruchomiono pierwsze półautomaty. Po zakończeniu wojny huta stosunkowo szybko podniosła się ze zniszczeń wojennych. Wznowiono produkcję butelek, opakowań kosmetycznych i aptecznych oraz szkła gospodarczego. Ówczesna koncepcja rozwoju gospodarki narodowej spowodowała, że byt fabryki niestety nie był oparty na silnych fundamentach. Zakład wyglądał naprawdę, ludzie, okropnie. Fartuchy były wydawane takie najronowe w jakieś tam kropki, kwiatki. Wyglądało to strasznie. Pomimo realiów gospodarczych, w jakich znajdował się zakład, procesy technologiczne sukcesywnie doskonalono. W
1969 roku zainstalowano importowany automat typu K5B do nakładania na butelki jednokolorowego, trwałego nadruku oraz 6 automatów typu BDF do wytwarzania krótkich serii butelek. Przed 1974 rokiem Huta produkowała tak zwaną galanterię. Były to kieliszki, podstawki, szklanki, wazony. Także była to typową, raczej taką hutą szkoła gospodarczego. Wyroby z Antoninka zaczęły trafiać na rynki wielu krajów świata dzięki kooperacji huty z poznańskimi zakładami przemysłu spirytusowego. Kiedyś każdą butelkę sortowniczka musiała chwycić w rękę, przejrzeć pod oświetleniem i sama decydowała wizualnie, który wyrób jest dobry, który jest wyrób do likwidacji. Na początku 1973 roku po reorganizacji ZPS Hutę Antoninek włączono do utworzonego wówczas kombinatu o nazwie Zjednoczone Huty Szkła Opakowaniowego Witropak. W ogóle hut szkła opakowaniowego w Polsce było 17 zrzeszonych. To było Zjednoczenie Hut Szkła Opakowaniowego i siedziba była u nas tutaj w Poznaniu. Ze zlikwidowanej huty Piast w Zabrzu przejęto 2 stare automaty KS6, które zastąpiły eksploatowane od dawna maszyny typu Schiller. Wybudowano magazyn materiałów pomocniczych, magazyn piasku oraz urządzenia do wyładunku piasku z wagonów. Wprowadzono system paletyzowania wyrobów z zastosowaniem folii termokurczliwej. Z płyty obornickiej wzniesiono nową halę, do której przeniesiono oddziały powlekarni i emalierni. Praca w hucie kiedyś wyglądała, taka nazywana była w pewnym sensie katorgą, bo tak, zaczynając od tego, że warsztat nie miał ogrzewania, w okresie zimowym były koksowniki. Posadzka była tutaj z klocków drewnianych, także proszę sobie wyobrazić, jaki był ciężki temat do transportu. Nie było tyle wózków, także to było zdecydowanie więcej siłowo. Zakład pracy był bardzo ubogi. Nie biedny, ale ubogi był. Warunki były jak na ówczesne czasy, może do tolerowania, ale... Utrzymywana przez cały czas niezła kondycja huty to przede wszystkim zasługa jej załogi, doświadczonych fachowców oraz osób pełniących funkcje kierownicze. W latach 70. To była, można powiedzieć, taka mała huta. Wtedy były 2 automaty karuzelowe na wannie, bo były 3 wanny. Dopiero na początku lat 80. przed hutą otworzyły się nowe, obiecujące perspektywy rozwoju. Wiązały się one ze specjalną uchwałą Rady Ministrów, na której podjęto decyzję o rozbudowie zakładu. Początek lat 80. nastąpiła modernizacja, taka pierwsza, można powiedzieć, huty. Dyrektor ówczesny Leszczak pojechał do Warszawy, a w związku z tym, że miał tam trochę znajomych kolegów ze studiów, udało się przeforsować modernizację huty. W pierwszej kolejności powiększono kubaturę hali numer 2. Następnie w pomieszczeniach byłej szlifierni ulokowano oddział przetwórstwa szkła. W połowie 1982 roku wygaszono wannę szklarską numer 2 i zlikwidowano przy niej produkcję na jednosekcyjnych automatach typu BDF. Wanna z myślą o przyszłym profilu produkcji poddana została generalnej przebudowie i modernizacji. Cała inwestycja obejmowała w pierwszym etapie budowę automatycznej zestawiarni surowców z możliwością przygotowania równocześnie 2 różnych zestawów surowca. I to wybudowana została hala, w której powstała pierwsza wanna o wydajności 36 ton na godzinę i był pierwszy automat rzędowy. Okres demo lodów, to wiadoma sprawa, że trzeba było wziąć 3. Zresztą te czeskie automaty, jak na owe czasy, były bardzo dobre. Następnie zwiększono zdolności produkcyjne wanny numer 2 przez intensyfikację procesu topnienia szkła. Zainstalowano 2 automat AL106 oraz odprężarkę wyrobów. Zbudowano blok energetyczny oraz rozbudowano zadaszenie składowiska piasku. Całość zwieńczono budową 70-metrowego komina do odciągania spalin z wanny numer 2. Wtedy największym problemem był zasyp zestawu. Teraz jest automatycznie wszystko podawane, a wtedy automat polegał na tym, że pracownik brał worek na brzuch,
podnosił do mieszanki, rozcinał, przerzucał do mieszanki, która była bębnowa, kręciła się, wszystko było ładowane ręcznie. W 1982 roku Huta Szkła Antoninek weszła w okres modernizacji podstawowych węzłów produkcyjnych, które przekształciły zakład w nowoczesną hutę szkła opakowaniowego. W realiach transformacji przełomu lat 80. i 90. Huta Szkła znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Wyłączyliśmy jedną wannę, pracowaliśmy tylko na jednej wannie. Nie było zamówień, bo to wtedy był przewrót gospodarczy w Polsce. Zwolniliśmy bardzo wielu pracowników w ramach redukcji. Także to do śmiechu to nam nie było tutaj. Kiedy ja przychodziłem tutaj do pracy, to bezrobocie przykładowo we wrześniu było przeszło 30%, więc było ciężko znaleźć coś atrakcyjnego, coś ciekawego, żeby móc realizować już później swoje takie osobiste tematy. Tak? Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, kierownictwo huty zdecydowało się na realizację niezbędnych inwestycji potrzebnych do dalszego jej funkcjonowania. W 1993 roku przystąpiono najpierw do przygotowania placu budowy. To właściwie mniej więcej w tym miejscu, co siedzimy tutaj, był barak postawiony. Zaczęły się duże zmiany w hucie, no bo została wybudowana nowa mieszalnia, nowa zestawiarnia. No i silosy, które w tej chwili do dzisiaj stoją. I bez tego właściwie, gdyby huta wtedy nie zrobiła tego kroku, to prawdopodobnie huta już by przestała istnieć. W lutym 1995 roku, po dwuletnich pertraktacjach, huta została sprywatyzowana. Głównym inwestorem został kanadyjski holding, który objął 61% kapitału firmy. Nam groziło w ogóle zamknięcie zakładu, gdyby Kanadyjczycy nie nabyli, nie okupili udziałów. Wejście inwestora zaowocowało wzrostem nakładów inwestycyjnych oraz wzrostem sprzedaży butelek. Nastąpił okres drugiej młodości Huty Szkła Antoninek. Nastąpiło otwarcie, po prostu uzyskaliśmy możliwość pozyskania środków do inwestowania. To były duże inwestycje, bo w początkowym okresie do tych inwestycji, czyli remontów wanien, to ja przeszedłem 3, gdzie bardzo mocno tutaj z naszą ekipą żeśmy uczestniczyli w tym procesie. Także montaż automatyki, montaż osprzętu, uruchomienie i tak dalej, to było w naszej gestii. Od momentu prywatyzacji huty rozpoczęło się odrabianie zaległości. Tylko w 1996 roku zrealizowano inwestycje za około 20 milionów złotych. Wybudowano nowoczesną wannę szklarską z dwiema liniami technologicznymi, które składały się z elektronicznie sterowanych automatów AL1, perfekcyjnie rozwiązano transport wewnętrzny oraz foliowanie jednostek paletowych. Zamontowaliśmy nowo zakupiony automat szklarski firmy Haie. Był to automat 8-sekcyjny, dwukroplowy, ale posiadał możliwość produkowania szkła cienkościennego. Kiedyś była to produkcja typowo monopolu. Później weszła produkcja słoików, czego po prostu się wszyscy uczyliśmy. Następnie był proces wdrażania butelki cienkościennej. To była też kolejna nauka. Następnym etapem było produkowanie do dzieci. Wiadomo, że produkty do dzieci są najbardziej wymagające, no i mamy świadomość jako rodzice, że ponosimy pełną odpowiedzialność, żeby te produkty były jak najwyższej jakości. Pakowania szklane, no to jest baby foodowe, tak? To jest coś, co jest wyrobem z górnej półki, także no robimy w tym momencie wyrób premium. 18 września 1998 roku udziały UNP Holdings BV odkupił Owens Illinois. W ten sposób większościowy udział w hucie posiada światowy lider w produkcji opakowań szklanych, co umożliwia jej dalszy, dynamiczny rozwój i dostęp do rynków na całym świecie. Przeorganizowano cały zakład, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, o zasady działania firmy. Huta dała gwarancję, jeżeli nie jesteś pewny tej pracy, jeżeli to zagraża bezpieczeństwu twojemu koledze, możesz tej pracy odmówić. W poprzednich latach tego nie było. Mało zakładów to stosuje. To jest ten największy plus. To się zmieniło po prostu najbardziej. Żywotność form bardzo się podniosła. Żywotność formy na początku w Antoninku to była w granicach 400 tysięcy. Nie? Jak usłyszałem barierę, że możemy robić milion form, to sam byłem zdziwiony, ale jest to realne. Owens zakupił urządzenia sortujące i zmienił całkowicie zakład. Patrząc teraz z perspektywy, no, to jest skok techniczny i
technologiczny straszny. W roku 99 przystąpiliśmy do rozbudowy zimnego końca, czyli zabudowaliśmy drogę wewnętrzną, stworzyliśmy taki łącznik między halą produkcyjną a biurowcem. Koncentrowaliśmy się głównie na liniach produkcyjnych, natomiast zaszła potrzeba magazynowania tych wyrobów i ten magazyn właśnie powstał w roku 2000. Pierwszy remont to były takie duże emocje związane z tym, że nagle duże pieniądze, bardzo duże pieniądze miały być zainwestowane w zakładzie. Więc od razu się pojawiło multum pomysłów, co chcemy poprawić, jak usprawnić proces, co nie grało, szukanie takich dziur, które chcielibyśmy dzięki tym inwestycjom poprawić. Wiedziałem, że czeka nas duże wyzwanie, jakim jest remont wanny pierwszej. Tym bardziej, że był to kolejny remont po remoncie wanny, który wydarzył się rok wcześniej, więc wiedziałem, jakie wyzwanie mnie czeka. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, znając ludzi, możliwości, zaangażowanie i wiedzę, jaką dysponujemy, byłem dosyć spokojny o wyniki tego przedsięwzięcia, tego projektu. Zrobiliśmy bardzo duży krok technologiczny do przodu. Nowa wanna, nowe systemy sterowania tej wanny, wyremontowane automaty, też również z nowymi systemami, zimny koniec, paletyzatory, piwnica. Ja myślę, że zakład w Poznaniu po remoncie to zupełnie inne, dużo nowocześniejsze miejsce. Przygotowania do tego remontu trwały jakieś 3 lata. Zdecydowano, że będziemy robili remonty rok po roku, czyli w 2017 wanna numer 2, w 2018 wanna numer 1. Z panem Janem, wtedy pamiętam, zaczęliśmy różne koncepcje analizować, argumentować się z zespołem całym, szukać argumentów, co potrzeba zrobić. Korzystaliśmy z pomocy zarządu tutaj w argumentacji, w szukaniu dodatkowych funduszy, które udało się zdobyć. I wiele takich rzeczy ponadstandardowych wykonać, które doprowadziły do tych sukcesów, do radości. Pamiętajmy o tym, że poprzednie nasze wanny pracowały powyżej 20 lat, co jest też ewenementem i potwierdza to, że na przykład pracownicy nasi na obszarze wanien dysponują wiedzą ponadprzeciętną, tak naprawdę bym często powiedział, że ekspercką, ponieważ to widać w sytuacjach awaryjnych. Chcieliśmy poprawić to, co 20 lat temu nie było możliwe ze względów finansowych. Zaproponowałem, żeby przygotować piwnicę. Z tą piwnicą były kłopoty, ale kolega Marcinowicz z uporem maniaka dążył do tego i w końcu uzyskał przyzwolenie na wykonanie tego podpiwniczenia. No ja bym powiedział, że cały zakład się zmienił. Po prostu inwestycje dotknęły prawie każdego obszaru. Zainwestowane jeszcze w zimny koniec, gdzie wymienione linie transportowe, doposażone maszyny, kupione nowe maszyny wizyjne, tak? Wymienione odprężarki, przestawione odprężarki, także tych aktywności na pewno jest i było, na pewno było sporo. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności znaleźli się ludzie, którzy przejęli tą pałeczkę po nas i kontynuują, także dziś cieszy, że to, co myśmy zrobili, nie zostało zmarnowane, a jest jedynie ulepszane, upiększane i przyszłość Antoninka rysuje się, wydaje mi się, bardzo w kolorowych barwach. No jest klimat dobry i się traktuje to po prostu całościowo, nie? Lubię tu po prostu przychodzić, przebywać i to jest takie też budujące, nie? Wydaje mi się, że zawsze jest chęć pomocy drugiemu. Jak nie ma nawet możliwości bezpośrednio pomóc, to na telefon skonsultować. Słuchaj, tak to możesz zrobić, tak do tego podejść. I tak się ludzie rozwijają tutaj, myślę, i gdzieś tam zyskują zadowolenie. Czyli jeżeli potrzebuję, dzwonię, czy piszę maila, czy rozmawiam, generalnie nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żebym był odrzucony i powiedzmy nikt nie chciał ze mną rozmawiać. To jest wielka satysfakcja, tym bardziej, że mamy świadomość, że pracujemy w koncercie globalnym. To jest zakład, można powiedzieć zakład na każdym kontynencie. W przeszłości pracowaliśmy w sposób bardziej brygadowy, tak była ułożona nasza struktura. Dzisiaj mamy organizację, którą budowaliśmy przez lata,
by być jeszcze bardziej efektywnym, by pracować nad rozwojem indywidualności, jak i całych zespołów. I to przynosi nam oczekiwane efekty. Tak jak byliśmy na Dubi na szkoleniu, raz, drugi raz byliśmy też, no to też kiedyś tego nie było, a teraz właśnie tylko sami kierownicy wyjeżdżali czy coś, a teraz już pracownicy wyjeżdżają. Natomiast ostatnie przynajmniej te 8-10 lat to pokazało, że rzeczywiście może to się zmieniać. Możemy zmienić nasze pozycje w zakładzie, tak? Zmiana odpowiedzialności, pójście w inne rejony, poznanie innych rejonów. I to wyciągamy ludzi od nas, a nie zasilamy się jak gdyby z zewnątrz. I to wydaje mi się, to jest fajne i to daje też taką perspektywę, że warto się angażować, ponieważ jeżeli będę ok, to będę gdzieś zauważony i zawsze może pojawić się jakaś szansa. Szkło można przerabiać w nieskończoność. I to daje satysfakcję, że jesteśmy tym małym ogniwem, który po prostu, tym trybikiem, który w tym po prostu uczestniczy. Słyszałem to od jednego z pracowników. Dzisiaj nasz zakład jest postrzegany jako, to jest ten zakład, który jest ulokowany koło tego dużego, z innego przemysłu. Tak w przyszłości będą mówić, że ten duży zakład jest ulokowany koło tej super huty, i koło super tego zakładu, gdzie każdy chce pracować i mam nadzieję, że takie słowa będą płynąć od naszych pracowników i osób, które by chciały do naszego zespołu dołączyć. Miło jest powiedzieć, pracuję w najlepszej hucie w Poznaniu. I to niekoniecznie, że jest to huta jedyna, prawda? Chciałbym podziękować zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu całej firmy zarządu, która dzisiaj też jest z nami. Ponieważ każdy z pracowników, niezależnie czy pracował 40 lat, czy dzisiaj już jest na emeryturze, czy za chwilę na nią się wybierze, czy dopiero dołączył do naszego zespołu, każdy z Was dołożył tą małą cegiełkę przysłowiową do zbudowania siły, pozycji i kształtu tego zakładu, jaki dzisiaj jest.